Cześć! Kupiłam sobie trzy dodatki i w końcu zachciało mi się zagrać w czwórkę. Także witam. Dzisiaj gramy melonami. Co się tutaj wydarzyło, słuchajcie, od ostatniego odcinka? W zasadzie to nic. Jedyne co, to dodałam kawałek piętra. E, tak, stwierdziłam, że ten dom już jest taki malutki. Wiecie, że fajnie byłoby tutaj zrobić coś na górze ale mamy za mało kasy, dlatego po prostu na razie pralnię przeniosłam z dołu na górę tutaj będzie stała wanna, ta sama co jest na dole w łazience, tylko pewnie inny kolor no i tutaj umieściłam półeczki, no troszeczkę się to powiększyło tutaj ta przestrzeń, mamy schody kombinowałam, żeby to jakkolwiek wyglądało fajnie i póki co stanęło na tym, że mamy to tutaj żałuję, że nie ma krętych schodów Takich po prostu, jak w The Sims 3. To było super rozwiązanie, no ale nie można mieć wszystkiego. Bo żydar tutaj napełnia miskę, bo będziemy sobie adoptować kota. Ja w ogóle ja nie chcę. Wreszcie, nie chcę tego. <laughs> Mamy dzisiaj dzień miłości, także fajnie by było, żeby się zajęli sobą tutaj. Eee, Madzia jest w ciąży. W tym odcinku urodzi się nam kolejne dziecko. Prawdopodobnie drugi pokój zrobimy sobie na górze. Ej, no właśnie, bo kupiłam sobie rancho razem raźnie i licealne lata. Także nie mam pojęcia co się teraz będzie działo. Wszystkie dodatki kupiłam oczywiście na Instant Gaming w super cenach. 65-67 zł około za każdy dodatek teraz. Nie jest tylko kupować, a Myślę, że w przyszłym miesiącu dokupię sobie może jeszcze jakieś wilkołaki czy coś, bo tego mi brakuje. A Wy jeśli chcecie sobie zakupić też w takich promocyjnych cenach nie tylko The Sims 4, ale The Sims 3 albo zupełnie inne gry, no to zachęcam do skorzystania z mojego linku afiliacyjnego, który jak zawsze zostawiam Wam w opisie pod filmem. No i lecimy dalej. Tak! Ale urocze. Także będę odkrywać tutaj te wszystkie nowe możliwości. E, serio. Czy w każdym pomieszczeniu musi być kosz? Tak samo jak w The Sims 3? Dobra, Madzia, słuchaj. Idź na górę. W... Wy... Wysusz ubrania. Uwielbiasz wodę, Hubert. Ale super. A gdzie ty tam wodę znasz? Aha, w Kiblu znalazłeś wodę? Nie! Wiesz, jakby. Weź inną wodę po prostu. Poprosi o kąpiel. No, zaczekaj chwilę, zaraz cię mamu się wykąpię. Najpierw musi zrobić pranie. Ej, a co? Co to tutaj robi? Weź, dopiero ci się Stella dzieciak urodził jeszcze z Jonathanem. Jonathan oczywiście już nie żyje. Nie przeginaj, nie przeginaj. Czy ty umiesz sam skorzystać z nocnika? Nie umiesz. No to jak się wykąpiecie, to ci mamunia pomoże. Okej. Okay. O jezu, nie cierpi noszenia. No i Madzia, błagam cię, naucz go korzystać z tego nocniczka w końcu. No, ucz go. No to niech ma tutaj ten kibelek. Może tam nie mógł się przez tego misia dostać, nie wiem. O, pięknie, a później możesz go włożyć już do spania, bo już jest bardzo śpiący. Już słuchajcie, połowa dnia minęła. Ona jeszcze nic nie zrobiła konkretnego. Tak to jest właśnie przy dzieciach. Uuu, ale cię pracy czeka. Sprzedaj wszystko, bo potrzebujemy kasiorki i pielęgnuj. Ogród swój, bo tutaj się narobiło trochę tego. Nie cierpi się kłaść. O jezu, ty to na pewno będziesz miał dzień miłości, dzisiaj taki. O, taki zmęczony strasznie, i cię połóż lepiej. Chwilę się zdrzemnij i wstaniesz, żeby coś tam porobić. Dobra, Dar wstań. Mgła mózgowa. Ok. Okej. Okay. Idź sobie weź resztki. I pogadacie sobie chwilę z Madzią, jak przestanie przechodzić przez stół. Oh, Proszę tutaj robić rzeczy. Co wy tutaj takie jakieś minusy? Idźcie bara-bara pod prysznicem zrobić. <grym i wyszczone> Okej. Okay i daję jeszcze kwiaty. Gdzie się daje kwiaty? Bo ja teraz nie wiem. Nie wiem, dobra, trudno. Będziecie mieć nieudane święto. Idźcie <laughs> spać. No, prawie. A ty byś wstał w końcu? Idziesz dzisiaj do roboty? E, wolne masz. Dobra, fajnie. Poprosi o fiszki. Czemu cały czas prosi się o kąpiel? Um, czy my nie mamy kosza zewnętrznego? Dobra Madzia, um, jak się teraz... Właśnie, weź to wyrzucić? Myślałam, że nam się przyda, ale to się zepsuło w ciągu jednego dnia. Musimy sobie adoptować kota. Co to jest trendy? O Jezu, muszę to sprawdzić. Co to jest kot wilkołaczy? Wiecie co? Weźmiemy sobie Dziunię. Dziunia, chodź. Tylko zmienimy jej imię, bo koty Sawanach są piękne. Takie trochę dzikie, ale mi się podobają osobiście. I co? Zadzwoniłaś? A to ona tak od razu przychodzi? Czy to się klikało na kociaczka? Najprzyjaźniejsze powitanie proszę tutaj zrobić. No i zakończ proces oceny? Tak się to robi? Ja chcę, żeby ona była już nasza. Junya masz. Czy ja to zepsułam? Czy może trzeba, by było, może trzeba było poczekać, aż ona nam zostawi tego kota? Aż poszła spać z tego wszystkiego. Jezu, ja naprawdę nie pamiętam, jak się to robi w tej części. Jak to zakończone? Oddaj mi naszego kota. Dobra, to ty zadzwoń. Boże, darmo, może tobie sprzedadzą. A jak nie, to sobie po prostu kupimy jakiegoś. Ej, no nie, tak się nie robi. Ej, no nie, Madziuni, już. Znajdź jakiegoś kota. Zaadoptuj, znajdę. Poczekamy, aż się tutaj jakieś kotki zrespią. Znajdziemy jakiegoś takiego ładnego. I spróbujemy sobie go przegarnąć. Dobra, tu jest jakiś Kocisław. Ale szukamy dalej. Jakiegoś innego kota. Dobra, tu jest jakaś Kicia. Ojeja. Śliczna jesteś, ale zaczekamy na kolejne. Okej. Okay. Stella chyba do nas przyjdzie. Kurde, zanim te zwierzaki się tu wygenerują, to mi nie kupa czasu. Spróbujemy jutro e, znowu zadzwonić ewentualnie do tego ośrodka adopcyjnego i zobaczymy, czy e, ta nasza dziunia wróci. Wracaj do domu. Zresztą tutaj poród się może odbywać niebawem. Eee... Aha, bo oni z noclegiem przyszli, a ja nie mam łóżek dla was. Jezu, nadzieja i Stella. Czekaj, to ja wam muszę. jakieś łóżka kupić, chyba. Ciekawe, czy jedno łóżko wam wystarczy. Jezu, pierwszy raz mam taką sytuację. Nawet nie wiedziałam, że to o to chodzi. Ja myślałam, że Stella po prostu przyjdzie. Na chwilę i tyle. Nic bardziej mylnego. Dobra, spróbuj zadzwonić jeszcze raz. Ja chciałam kota adoptować, a nie matkę z siostrą. Kusi mnie trochę sprawdzić, co to jest ten kot wilkołaczy, ale nie podoba mi się za bardzo. tarasa, jakoś tak dziwnie wygląda. A może weźmiemy sobie norweskiego leśnego? Dobra, weźmy sobie malinkę. Aha, to tutaj się po prostu klikadoptuj. O Jezio, jakie to jest piękne, puchate. Po prostu tam źle kliknęłam. Ale to chyba przeznaczenie. Jezu, co wy robicie? Ej, nie no, przestańcie się bić. O Jezu. Wcale Ci się nie dziwi, że jesteś wściekła. Idź sobie, zrób rzeczy. Sprzedaj wszystko. I odchwaszczaj teren. No, ogród od razu. No, prawie uspokaja? Nie wiem, ona jest bardziej wkurzona chyba niż szczęśliwa, jednak. <grymne> A tu jeszcze Leon! O Boże! Jak długo to będzie trwało? Czy ty możesz ich e, wyprosić? Jak to teraz zrobić? O jezuś, malinko! Pochwal! Słodka, weź z nią, nie wiem. E, zaproponuj przyjaźń czy coś. A weź jego może na karm czy coś. Baw się z bratem. Mam nadzieję, że się zajmiecie swoim dzieckiem. A gdzie Hubercik? O, jaś. ok, Okej, mogę im kupić drugą wannę na górę. Bo już nas stać. Może taką? Po prostu niech pasuje tutaj. Dobra, ta. Ta jest ładniejsza. Wsłoniki. <grym> Idź się tam. Weź prysznic. Mogłam się nie godzić na te... <grym> Na tych gości. Nie wiedziałam, że to tak będzie. Jeszcze wampira nam tu brakuje, no pewnie. Czemu wy nie możecie się położyć normalnie, jak normalni ludzie? Dobra, spróbuj podać śniadanie. Sałatkę owocową przynajmniej nie spalisz połowę domu. Dzieciaczki sobie zjedzą. Boże, dar, idź sobie połów ryby, może. Proszę bardzo. Idź na ryby. No, jak już tutaj jesteś, to też sobie weź porcję. A ty byś może usiadła. Dobrze, idziesz sobie usiąść tutaj. Ten teraz pójdzie spać chyba. Będą się tak wymieniać. Kiedy będziesz miała poród? Okej, okay, w każdym momencie, bo ja nie pamiętam o której godzinie oni się starali. No po prostu super! <grytark> Pchlitark! Idealnie! bierzmy Bożydara Hubert zostaje z dziewczynami no na pewno się nim zajmą sprawdźmy co my tu mamy Bożydar ty sobie pozbieraj plakaty póki są i te szklane kule czy coś zobaczymy czy ja coś tam jeszcze znajdę a ty sprawdź co można kupić na Pchlim Targu takie krzesełko mi się podoba całkiem ładne jest Jakieś lampy, teges, szmeges. Zaczekajmy, aż się tutaj ktoś wystawi. Czy my w ogóle mamy jakieś kule? Ja jestem ślepa i tego nie widzę. O, śnieżne kule. Mamy całe trzy. Króliczek, miejski drapacz chmur i kosiarz. Okej. Okay. Śnieżna kula. Parowiec. Rogaty zając. Latarnia, Emilka, Dom Tudorów chyba mam. Sprawdźmy, czego nam jeszcze brakuje w tych kulach. No jednej nam brakuje: Dom Tudorów, latarnia, bo tam mam to i kosiarza też mam. Czyli musimy jeszcze na jedną kulę polować, matko. A już myślałam, że tak pięknie, że będziemy mieć całą kolekcję. Tu nie. Nie ma tak dobrze, nie ma. Nie dawaj mu napiwków, mówię. Idź weź plakat, bo tego nikt nie wziął. Dobra, wróciłam nimi do domu, bo nie potrafią się zachować. A tak w ogóle, to może ty się e, poznasz z Leonem. Przydać ci się taki nowy kumpel w twoim wieku, twój wujek w zasadzie. Ale chyba jesteś starszy od niego nawet. Oh. Poślij pocałunek. Czy ja dobrze widzę? Oh, on też ma bielactwo. Ja nie wiem, z tej Emilki to same... Ej, ale nie, przecież Leon nie jest od Emilki. Leon jest bratem Boże Dare. To skąd nagle mu się skin wziął? Nie, nie, to Leon jak dorośli nie będzie miał raczej bielactwa, bo to nie ta rodzina, nie te geny. Zajmij się kotem lepiej, a nie obcym dzieckiem. Co prawda, twoim bratem, no ale. Okej. Okay. Czy takie zmiany dochodzą w razem raźniej? Co ci przeszkadza, twój mąż? Zaraz, jak to lewa strona Stella Melon? No przecież Bożydar tu śpi. O co ci chodzi, babo? Ja nie dam rady z wami, naprawdę. Tak się cieszyłam, że w końcu w czwórkę zagrama ma tutaj dramat jakiś. A, tu jest zepsuty kran, okej. Okay. To jak tutaj padła? Dobra, zaczął się poród, to weź idź. Siknij sobie najpierw. Ty po prostu się masz położyć do spania i tyle. Nie obchodzi mnie to! A ty... Boże! Ale jestem ciekawa, co to się urodzi. Chłopiec. No nazwisko to wiadomo, że Melon. Arkadiusz Melon! Jest już Darek. Ale Arek. Kacper Melon. Dobra, Kacper może być. O jezu. Jakie słodkie. Dobrze, że tylko jeden. No dobra, i teraz pytanie: jak ja mam wywalić e, tych ludzi stamtąd? Dobra, to tutaj ci ustawimy. E, weź, może, pocałuj go tak. Tak na powitanie na tym świecie, w tym domu. Kacperek. Idź sobie, zjeść coś. Dobra, koniecznie mi napiszcie, co ja mogę zrobić, żeby się ich poz pozbyć. Bo ja nie wiedziałam, że to tak będzie. A otwórz walizkę? Co to znaczy? Aha. No to zamknij. Ja nie chcę ich tutaj. Niech oni się wyprowadzą. Eee, ja już wolę żadnych odwiedzin nie mieć po prostu. Zostawcie nas w spokoju. Macia piorun cię walnął. O nie! Dobrze, że przeżyłaś. Jedna. Idź spać. Taka osmolona. Aha, ty ja już wiem, co tu się dzieje. Oni przez tą szafę chyba nie mogą prze. Nie, no powinna móc normalnie tędy przejść tu. To ja już nie wiem, nie rozumiem. Idź zapłacić rachunki lepiej. Aha, i teraz się zesrałeś. No to wytrzymasz chwilę. Daj mu jedzenie. Bo jest głodny. I śpiący. I się umyj potem. Ojej, jaką drzemkę zaliczył tutaj. No patrzcie, ja nie rozumiem. To ci przeszkadza? Lamba ci przeszkadza? Wezmę to na chwilę tu, żeby sprawdzić. Czy teraz możesz spać? Aha, czyli tamto ci przeszkadzało. No dobra. I przestań być taka osmolona. A ty miałeś spać. Aaaa! No i dobra, kochani. To będzie tyle na dzisiaj. Błagam, powiedzcie mi, jak się pozbyć tych gości z naszego domu. Jak długo oni będą tutaj siedzieć, bo nie wytrzymam tego po prostu. Tak mi przeszkadzają. Nie dość, że nie mam nad nimi kontroli i po prostu robią co chcą. Nie wiem, ja nie wiedziałam, że to w ogóle tak się da, że się tutaj wproszą, ale widocznie to jest właśnie z któregoś z tych nowych dodatków, których nie miałam wcześniej, bo wcześniej nie miałam takiej opcji w ogóle. No i co tam więcej mam gadać? Wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję i widzimy się już w kolejnych filmach na kanale. Pa!